Siemanko w nowym odcinku. Siemanko. Hej. Odcinek zaczynamy z pięknego miejsca, w którym jesteśmy już trzeci raz, bo pierwszym razem był to Aquathlon, drugim razem był to Spartan Race, a dzisiaj jesteśmy, żeby się świetnie bawić w Aquaparku. Wodny Nutri park. Aquaparku. Będziemy skakać z 9 i 8 metrowych skał. Będziemy zjeżdżać na zjeżdżalnie, które wybijają do góry. No to czas na Mariana. Ja już się nie Kierolka! Mam. Ktoś już zjeżdża. Zabraliśmy dzisiaj też naszą królową, która będzie zjeżdżała z nami na wszystkich zjeżdżalniach. Babcia mówi, że jako pierwsze 9-metrowa skała idzie. No więc będzie zabawa. A czekaj, co jeszcze babcia mówiła, że będzie na takiej wyskoczni, tak? Na tej największej, tak. Gdzie najbardziej. Mówi, że największej, że jak nie wyskoczy 10 metrów, to drugi raz nie idzie. Zapraszamy do odcinka, pozdrowionka. Będzie zabawa. No a tutaj jest właśnie takie miejsce dla najmłodszych dzieci. Też spoko, fajnie zrobiono. O, tutaj taki kokos wielki, który się przelewa i chlapie wodą. Jak to w Tajlandii, piękna zieleń wszędzie musi być. Ja! A tu jest miejsce już takich troszeczkę większych. Teraz chyba dziewczynki zjeżdżają, zaraz zobaczymy. 1, 2 i 2,5, 3. Jest Maja jako pierwsza. Fajna, ale słaba, wolna. Gdzie jest Zuzia? Zuzia ugrzązła. Leci. Fajnie. Coraz wyżej, coraz grubiej. A tutaj zobaczcie, tutaj już jest na maksa hardkorek. Zjeżdża się z góry i wybija nas i lądujemy w basenie. Widzę, że jest tam jeden śmiałek. Zobaczymy, jak to wygląda. Ło, jeszcze na brzuchu. Ło, muszę to zrobić. Tu widać, jak Tyrolka dojeżdża. A na koniec jest ta skała, na którą się wchodzi i z niej można skakać. Ona jest chyba... było napisane, że 9-metrowa. Tu jeszcze przeskoczyłem szybko na skok chłopca. I wracamy na skałę. Skała jest... pisało, że 9-metrowa. No jak patrzę stąd, to nie wydaje mi się. Ale i tak będą grube skoki. I'ma make it harder.
No tak jak widzicie, atrakcji jest idealnie, są bardzo ciekawe atrakcje, nie jest tego tak nawalone, że atrakcja na atrakcji, jest ich mniej, duży basen środkowy do pływania, do zabawy, ale te atrakcje, które akurat są, są mega ciekawe, właśnie tyrolka, skała do skakania, co tam jeszcze, takie tamte wyskocznie, z których też zamierzam później skakać, a Maja poszła po takie, ja nie wiem jak to się nazywa, to nie są kajaki, coś takiego, na czym się stoi, albo klęczy, albo siedzi i się po prostu wiosłem odpycha. A tutaj na środku, jak mogliście zobaczyć, jak dziewczyny skakały, są takie fajne wysepki z leżakami i z parasolką. I też sobie można dopłynąć, posiedzieć, poopalać, zrelaksować. Cudownie. I wspaniale. Ha, ha! A tutaj był właśnie start akwatlonu. Płynęło się w tym kierunku, dookoła. Wracało się też tędy i tam się wybiegało już na trasę biegową. To taka jazda. A tam Mariusz z dziewczynami. Przygotowują się na tyrolkę. Zaraz zobaczymy, jak im pójdzie. Ubieranie uprzęży. Nie każdy jest jeszcze taki zadowolony. Ja jestem. Boi się. No właśnie widzę po swoich oczkach. Nie bój się. Pani mówi, że to chyba bezpieczne. Taką linką przechodzimy. Idą dziewczyny. Uwielbiam tyrolki, a to jest taka największa w moim życiu jeszcze. No i jeszcze woda na dole, ale dole, nie? Okej, teraz poczułam stres, gdy pan jeszcze mnie zapina, ale jest, podoba mi się to. Patrzcie, jak to wygląda w dół. O, będzie grubo. To pierwszy leci Marian. No to elegancko było. Kurde, petarda. Czekam jak dziewczynki teraz. Leci major. No i leci Zuzia, ona się najbardziej bała. Brawo Zuzia! Co? Tu już będziesz hamować! Brawo! Odchyl się! Wow. Co, fajne? Tak! Od razu uśmiech! Mariano się przygotowuje do skoku swojego życia. Dobra, pojedziemy. Pojedziemy. No, trochę wysoko. Dawa. Nie ukrywam. Zawsze lubiałem skakać. Jak byłem mały, zawsze skakałem. Chyba raz się żyje, co? Ale serce mi tak wali. Ohohoho.
Krzywo trochę. Ale spoko było. Ale teraz będzie się wystrzeliwał z skoki i zobaczymy jak to pójdzie. Leci Mariano. Przebił żółwika i leci im. Ale ładnie. Jest nasz mistrzu. Znowu jest lekki stres, znowu jest strach. No ale ja się nie dziwię, no kurde, słuchajcie, tu jest naprawdę wysoko. Popatrzcie na to, co tu się dzieje. Będzie Maja skakała, chce. Ja też. No jest trochę, nawet widać po kajaku. Babcia, spróbujesz skoczyć? Maja, namów babcię, żeby skoczyła z tobą. No. Nie jest taka wysoka, jak sądzicie? No to ty skocz, mamusia. Teraz nie musiałbyś się wspinać na wspinaczce. Spróbuję dojść do końca. Dobra, jeszcze raz. Teraz kamerka w drugą stronę. I jedziemy. Jak wyjeżdżaliśmy tutaj na baseny, to musiałam naszykować wałówkę. Wziąłam całą torbę owoców, łyżeczki, noże, jajka, chlebek z awokado. No ale niestety nie mogliśmy tego wnieść, więc pan mówi, że zostawi tam przed wyjściem w pudełku i będziemy sobie mogli wychodzić tam sobie jeść. No i poszliśmy teraz na ławeczce, bufet rozstawiliśmy, a babcia mówi, dobrze, że matka jajka obrała. Tam daleko w tej hali są boiska do pickleballa chyba. Tu jest jakiś taki też plac zabaw w stylu Ninja Warrior. Także naprawdę jest mnóstwo rzeczy. Było spoko.
Co tam, dziewuszki? Specjalnie kajaki przyjechaliśmy na każdego na game'a. Przyjechałyście czy przypłynęłyście? Przypłynęliśmy. No to mamy coś szerszego dla 16 osób. Idziemy, płyniemy, może uda się babcię namówić. Babcia, chodź! Chodź na kajak! 16 osób! Zobacz, jakie szerokie, chodź, mamo! Dawaj! Idzie! Jak ci się podoba? Bardzo. Pozdro! Duzia, okularki ubierz. No a pod wodą, jak będziesz nurkowała, to o to chodzi w tym, żebyś pływała jak rybka w wodzie. Jak się pływa? Fajnie. Podoba ci się? Tak, tylko muszę wyczyścić okulary. Zuzia, przestaniesz pierdzieć? Bo ja lubię. W końcu rozumiem powiedzenie, czuję się jak ryba w wodzie. A ja pierdzę jak ryba. Zuzia pierdzi tutaj nam. Jak ryba w wodzie. Maciu, jestem trochę na siebie zła, ale tata powiedział, że jeszcze będzie wiele takich okazji, żeby skoczyć. No i żebym wyciągnęła z tego wnioski. Mam nadzieję, że następnym razem się uda. Nie ma się co przejmować, jeśli nam coś nie wyjdzie, jeśli popełnimy jakiś błąd. Bo nie popełnia błędów tylko ten, kto nie schodzi z kanapy, który nic nie robi. A osoby, które cokolwiek osiągnęły w swoim życiu, osiągnęły to właśnie przez to, że próbowały i że jak popełniały błędy, to się nie poddawały, tylko szły dalej. To jest moje motto, ja tym się zawsze kierowałem w życiu. Mam nadzieję, że wy też się tym kierujecie. Jeśli tak, to sukces jest za rogiem i też go na pewno osiągniecie. Patrzcie, jak pada, przed chwilą jeszcze świeciło słoneczko. Teraz mogę iść na Tyrolkę. To by było na tyle. Kończymy dzisiejszy dzień. Dzięki, że byliście z nami w ten wspaniały dzień, słoneczny dzień, w którym było dużo ciekawej przygody, ale dzień też ten nauczył, dał naukę, że w życiu są też porażki i że to nie sukcesy, tylko to właśnie porażki tworzą z nas silnych ludzi i nie bójmy się tych porażek, bo właśnie na tych porażkach, dzięki tym porażkom stajemy się twardsi, mocniejsi, silniejsi i w dorosłym życiu jest tam łatwiej pokonywać problemy i trudy właśnie tego dorosłego życia. To tyle ode mnie. Dzięki, że oglądaliście. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie o subskrypcji, dlatego że dużo osób nas ogląda, ale nie subskrybuje naszego kanału. I o łapce w górze. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrowionka. Ja też pozdrawiam.